A teraz prosiłbym o zabranie głosu koleżankę tutaj z niebieską karteczką. Nazywam się Patrycja Diller z 63. Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosza Kossutha w Warszawie. Chciałam wrócić trochę do tematu, jak ważna jest zmiana systemu edukacji. Na pewnym przykładzie, bo mówiliśmy o tym, gdzie postawić granicę pomiędzy tym, jakby co my powinniśmy ustalać na lekcji, co powinien ustalać nauczyciel, jaka powinna być ta relacja. Byliśmy w zeszłym roku na wymianie w ramach programu Erasmus w Grecji, gdzie w szkole publicznej był taki problem, że wola ucznia była doprowadzona do tego stopnia, gdzie nie było już przerabiane nic materiału na lekcji, nauczyciele nie byli w stanie też zapanować, bo nie mieli już tego autorytetu, bo on przez lata po prostu był utracany. Doszło do takiego paradoksu, w którym uczniowie chodzili do szkoły tylko po to, żeby tam być, a całą edukację mieli w zajęciach pozalekcyjnych, przy czym do godziny 22 uczyli się na tych zajęciach pozalekcyjnych. Więc chciałam zwrócić uwagę na to, jak bardzo ważne jest to, żeby zmienić system, a nie zmieniać ciągle podejścia, żeby było jak najwięcej luzu, jak najmniej stresu, bo nic nie doprowadzimy w ten sposób do skutku. I myślę, że doprowadzimy też właśnie do takiego paradoksu, w którym po prostu utracimy to, co już moglibyśmy po prostu nabudowywać teraz. No, dziękuję. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Teraz... Słuchajcie, muszę was po angielsku opuścić z powodu tych obowiązków, o których wspomniałem. Życzę wam dalszej inspirującej dyskusji i czekam, jak zwykle, na końcu na postulaty. Dzięki.